No nie, ja się bałem, no bo tak, to przecież... Tak, tutaj chodziłam. Jakbym poszedł na imprezę do akademika, to już bym nie wyszedł stamtąd. Życie na krawędzi Japończyka w Polsce. Wracamy dzisiaj do Warszawy z Ilonką, ale jeszcze się przejdziemy po Lublinie. Ona mieszkała parę lat tutaj. Sześć lat. Dzień dobry. Dobry, panie. Ładne gołębie, ładne ławeczki mają takie białe. Nowiutkie, wszystko odnowione. Super. Wow, asasin tam stoi. Tak już z jednej strony sobie myślę, że fajnie by było już wrócić do tej Japonii i mieć święty spokój, ale z drugiej strony też sobie myślę, że jak już wyjadę, to nie wiadomo ile mnie nie będzie, więc tak doceniam każdą chwilę, że dookoła ludzie gadają po polsku, że jest tak, gdzieś można sobie zjeść, zobaczyć te wszystkie budyneczki, które są w Polsce, te wszystkie rzeczy, które doceniałem na samym początku tego wyjazdu, teraz zaczynam doceniać na nowo, bo już czuję, że no jeszcze tydzień i już koniec, nie? Więc trzeba łapać, co się da, wyrwać z Polski, co się da. Takiego sobie jeszcze pan nie wie. No. Dzięki, trzymaj się, cześć. No, tak trochę, ale nie było tam tłumu, nie? Jedno co, czego tu w Lublinie trochę żałuję, to że tak w sumie nie trafiliśmy na fajną imprezę, bo no, gdzieś tam poszliśmy wczoraj do paru knajp, ale to tak jakoś, no nie było, cześć, nie było szału. Zaprosili mnie w ogóle na spotkanie na imprezę do akademika. Co? Naprawdę? Tak, przyszli no, na spotkaniu, mówili ten. Było. No nie, ja się bałem, no bo tak, to przecież... Ja tutaj chodziłam. Jakbym poszedł na imprezę do akademika, to... Bym nie wyszedł stamtąd. Dobry koziołek. Jakoś tak przeczytałem, że to jest w ogóle Welcome to Gonciu, czy coś. Przepraszam, coś. Można zdjęcie z tobą? Dzięki. Takim najbardziej znanym chyba produktem z Lublina, które ja kojarzę, to jest piwo Perła. Co jeszcze? Jest coś znanego jeszcze z Lublina? Takiego, jest ten cydr, ale to zdaje się, cydr lubelski jest nie w Lublinie robiony, tak ktoś mówił, nie? No nie wiem, jeśli coś znanego w Lublinie jeszcze powstaje, to dajcie znać w komentarzach. I to jest właśnie tu, gdzie jesteśmy, to jest browar. Perła, browar Perła, piwo Perła tutaj. O, kino tu mają i ten. Jak ładnie tutaj, no. A tutaj się mówi Starówka czy Stare Miasto? Stare Miasto. Stare Miasto. Nie. Ja nigdy nie wiem, w którym mieście się mówi Starówka, w którym Stare Miasto i to zawsze jest problem, bo ludzie są wrażliwi na tym punkcie. Generalnie wszystko jedno. Ale w Krakowie jest Stare Miasto, pamiętajcie, nie Starówka. Jaki tu jest w ogóle klimat takiego nieodkrycia jeszcze? Myślę, że Lublin jest taki troszkę tajemniczy i taki nie do końca skomercjalizowany. To jest spoko, bo są te takie uliczki w centrum miasta, gdzie widać, że jest ładnie, ale jeszcze nie ma tak, że są sklepy z pamiątkami na każdym rogu, jakieś tam, prawda, Rossmann, pijanie wódki i piwa i wszystko. Więc takie to miasto ma taki autentyczny bardzo feeling. Orest nam tłumaczył, że tutaj w Lublinie jest tak, że dużo było takich zaniedbanych kamienic i został taki plan wprowadzony, żeby takie stare zdjęcia w ich oknach dać, żeby wyglądały tak trochę żwawiej, żywiej i bardziej tak klimatycznie. No jako, że dwa dni temu tak nam smakowało, to na pożegnanie zjemy w tej samej restauracji w Mandragorze. Ta restauracja jest jedną z
No w sumie w tym momencie moich ulubionych w Polsce tak wynika. Jeden z najlepszych posiłków, jakie jadłem podczas tego pobytu w Polsce, jest tutaj w Lublinie, w Mandragorze. No i mieliśmy już jechać o 4, ale praca nas pochłonęła. I jednak jedziemy o 6. No takie przygody, wiecie, życie na krawędzi Japończyka w Polsce. Fajnie, no i tak wyszło przypadkiem, że jeszcze jeden wieczór prawie w Lublinie. Tu jest zimno i deszcze, tutaj ciepełko. Jeszcze rzutem na taśmę wpadniemy do podbaru. To jest knajpa, która została zapoczątkowana w Lublinie. 5 lat temu miałem w niej spotkanie z widzami. Taką specjalnością jest shot, który się nazywa szarlotka. Smakuje jak szarlotka. Pyszne. Panie Krzyśku. Króweczkę. Szybka akcja, parze. Idziemy na pociąg. Żegnamy Lublin. Pa, pa. Jest ten pociąg straszny. Niedługo znowu trzeba się będzie przyzwyczaić, że na schodach ruchomych stoi się po jednej stronie, idzie się po drugiej stronie, a nie po prostu zawalasz się, rozwalasz się po całych schodach i blokujesz wszystkich. Widziałeś kiedyś, jak Krzysiu jedzie na deskorolce? No zajebiście jeżdżę na deskorolce. Ja nie wiem w ogóle, ja nie wiem muszę jeździć. On też nie, on nie, w ogóle nie ma równowagi. Nie mam równowagi. Kasia z Maćkiem nagrywają sobie filmiki kompletnie nieśmieszne. To był zdecydowanie zbyt intensywny tydzień dla mnie. W poniedziałek dronowanie z Sadkiem, wieczorem spotkanie we Wrocławiu, wtorek zoo, środa coś tam, czwartek ten spotkanie w Lublinie, piątek Kazimierz Dolny, sobota zwiedzanie Lublina i przejażdżka do Warszawy. Dość. Jutro będzie Q&A. Przyzwyczaiłem się już trochę do takiego zawrotnego tempa życia. Ale... Znaczy nie, tak czuję, że sam nie nadążam za wszystkim, co się dzieje. W tym sensie, że jak myślę sobie o tym, co robiłem wczoraj, to wydaje mi się, że to już było dawno temu. A jak myślę o tym, co robiłem w poniedziałek, czy tam jeździłem właśnie po górach z Michałem, to w ogóle jakieś takie już dalekie wspomnienia dla mnie są. Natomiast w pewien sposób chyba mój mózg się przyzwyczaił do tego tempa na tej zasadzie, że już tak czuję, jakbym myślał sobie o innych rzeczach przez cały czas. Jestem troszkę nieobecny w rzeczywistości, co jest oczywiście złe, bez sensu, więc trzeba zwolnić i zacząć cieszyć się chwilą. Let's get this party! Nie, nie. To było rozgryz... Aha, bo to jest hashtag, dobra. Dobra, nadszedł czas, w którym muszę to oficjalnie powiedzieć dzisiaj. Nie chce mi się już więcej nagrywać. Dobranoc. Dziwne macie to deal.